Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna codzienna inspiracja. Inspirujemy się, motywujemy się do dzieła. Prosty riff z użyciem strun 0-2-2 u was szóstej, pustej i piątej, czwartej na drugim progu. Co prawda mam tu jeszcze użyte struny z siedmiostrunowej tej gitareczki, czyli strunę B dodatkową. Oczywiście wy możecie zrobić to u siebie wszystko jakby piętro niżej, strunę niżej, czyli po prostu na strunie piątej A 0-2-2. Prosty riff, tutaj pamiętajcie o pracy nadgarstka. Za każdym razem, przy każdym uderzeniu tłumimy nadgarstkie. Jak widzicie, on za każdym razem dolatuje, żeby tłumić. Poza tym w momencie uderzenia też jest, też dociska struny. Naturalnie dodatkowo jeszcze to jest taka opcja, że tłumię tymi palcami, czyli to tłumienie prawą ręką plus lewymi tutaj palcami wychodzi, że mamy takie fajne krótkie uderzenia. Gdybym nie tłumił tymi palcami, słyszycie ten wydźwięk taki, który pozostaje po dociśnięciu tej strun. To oczywiście, no można jakoś próbować modyfikować, no to skoro tutaj źle mi brzmi, to przesunąć tu. Można też w ten sposób zrobić, jednak dźwięk jest odrobineczkę inny, tak jak zauważyłem. Tu mam standardowe miejsce tłumienia. A teraz tu. Bo mamy krócej, bo im bardziej przesuniemy w lewą stronę nadgarstek, tym jakby bardziej stłumimy struny, ponieważ będziemy bliżej środka, bliżej tego akurat momentu wychylenia, gdzie są najbardziej podatne na tłumienie. Im bliżej mostka, czy bliżej na przykład tutaj, tym strunę na przykład tutaj się trudniej naciska, to może jest troszkę nie na temat, ale tutaj po prostu trudniej nam się tłumi, jeśli mamy przy mostku. Im bliżej mostka, czyli punktu zaczepienia, tym trudniej strunę ujarzmić. Więc no, to możemy robić to na dwa sposoby. Ja akurat robię tak, że skoro wszystkie dźwięki pozostałe gram tutaj, w tym miejscu mostka, w tym standardowym, to dodatkowo sobie tłumię tutaj tymi palcami. Czyli teraz byłoby łącznie... Słyszycie, są bardzo krótkie te uderzenia, to wybrzmiewanie właściwie prawie nie ma. Z kolei jeśli bym stłumił tylko tutaj, to troszeczkę się zaczynają flażolety tu wzbudzać. No jednak, no widzicie, no jest... Jest troszeczkę taki niesmak jakby pozostawiony przez te flażolety. Przez te X-y,
ponieważ no to tu robimy X-y, bo jeśli za lekko dotknę, to jest coś takiego, jeśli za mocno, to zrobię dźwięk, a jeśli normalnie to jest X. Dzięki za uwagę.